odbija światło od słońca i dlatego go widzimy, bo słońce na niego świeci, a sam z siebie księżyc nie świeci. Ostatnio zastanawiałem się, czemu księżyc ma różne kształty czasem, o co chodzi. Wiecie, czasem jest takim rogalem, czasem cały jest, w ogóle czasem go nie ma. Zacząłem szukać na YouTubie filmów i ci ludzie na tych filmach to czasem tak przynudzają gorzej niż w szkole. Pełny obieg Księżyca wokół Ziemi wynosi 27 dni, 7 godzin, 43 minuty, 11,5 sekundy. Obrót wokół własnej osi... Tutaj omówimy budowę i obserwację Księżyca, ponieważ część jego struktury może... Bla, 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 nie dziwię się, że ja nie słuchałem tej baby w szkole i teraz nie wiem nic. No i musiałem zrobić swój film. Zapraszam na mój film o Księżycu. Księżyc nie jest płaski, tylko jest kulką, co obraca się sama wokół siebie i jeszcze dodatkowo obraca się wokół Ziemi. Obracanko wokół Ziemi trwa tyle samo, co obracanko Księżyca wokół samego siebie i dlatego Księżyc zawsze jest obrócony swoim rejcem do naszego rejca. Ale nie zawsze widzimy cały rejc, czasami część tej mordy jest w cieniu. Dlatego Księżyc ma różny kształt, on nie zmienia kształtu tak naprawdę. Cicho tam z tyłu w ławce. Nie zmienia kształtu i... Czasem jest trochę jego w cieniu. Czemu? Dlatego, że słońce świeci, czyli tu jest dzień po tej stronie jasnej, czyli tu jest noc. Czyli jak ktoś ma noc, to w tym momencie widzi księżyc cały oświetlony. I wtedy mówimy, że pełnia. I wtedy niektórzy mówią, że nie mogą spać i chyba nie wiadomo czemu. Może dlatego, że jest jasno, a może nie wiem. Ja nie wiem. Czyli to, jak widzimy księżyc, to zależy od tego, jak świeci słońce, z której strony na księżyc. Czyli jak w szkole ktoś będzie cię pytać, a tam lubią męczyć kalafiora o takie bzdety, no to możesz powiedzieć, że pełnia to jest jak ziemia jest pomiędzy słońcem a księżycem. No a ktoś może zapytać, a zaraz, a to nie powinno być tutaj tak, że świeci i tu wtedy się zrobi cień. I na księżycu powinien być cień, czyli w ogóle nie powinien... Dobre pytanie to jest, ale nie, dlatego że patrz. I ty widzisz, słońce jest trochę wyżej. Jeszcze jakieś głupie pytania? Dlatego, a jakby było idealnie wszystko tak w linii, nie wyżej, nie niżej, to tak, wtedy na księżycu jest cień i wtedy mamy zaćmienie księżyca. I to wygląda tak. Czyli na księżycu mamy cień ziemi i... Co się zdarza? Dobra, czyli mamy teraz pełnia, czyli słońce jest na dole tam, ale planety krążą. I krążą. I na przykład w tym momencie, już jakbyśmy patrzyli z Ziemi, to widać, że już księżyc jest po prawej stronie, już jest trochę cień. I to coraz bardziej tak. I teraz łatwo zapamiętać, że tu mamy taką literkę C, czyli księżyc się ciemnieje, do cienia idzie i ciemniejszy się robi. To możecie tak zapamiętać, albo po prostu włączyć sobie tą stronę, to jest fajna strona właśnie. To wam podam w opisie i tutaj i wchodźcie i se kręćcie. Czyli teraz z Ziemi będzie widać tylko tą część Księżyca, dlatego że Słońce jest tam. I to tyle. No i patrz, i teraz jest pół Księżyca w cieniu, a pół jest jasne, czyli widać tylko pół. Na niebie. I to się jakoś tam nazywa, ale jest nieważne. Dalej, teraz coraz ciemniej idzie. I teraz tak. I mamy słońce, księżyc i ziemię. Księżyc na środku. Wszystko na jednej linii od góry. Czyli cała morda księżyca, co się patrzy na nas, jest cała w cieniu. Nie widać. Nów. I akurat słońce jest wyżej niż księżyc, ale jakby było bardziej za księżycem słońce, to wtedy księżyc mógłby trochę pozasłaniać słońce i zaćmienie słońca. Niemożliwe. A jednak. Słońce jest o wiele większe niż księżyc, ale księżyc może je prawie całe zakryć, dlatego że słońce jest daleko i dlatego wydaje się, że jest małe. No i mieliśmy Nów i dalej księżyc teraz i będzie coraz jaśniej, coraz jaśniej i leci do pełni. I możecie zapamiętać, w kształcie literki D, jak do pełni leci. Patrzcie to.
pełnię mamy. I w San Andreas nie, ale to samo można zobaczyć w GTA 5. Patrz. I tak dalej. I tak dalej. Do pełni akurat. I takie od nowu do nowu przez pełnię całe trwa 29,5 dni. I to jest miesiąc księżycowy, ale dwa dni mniej trwa miesiąc gwiazdowy. I to jest czas, w jaki księżyc okrąża Ziemię. I one się tak różnią. Coś tam dlatego, że coś tam, że Ziemia się przesuwa też i coś tam jeszcze dwa dni potrzeba, żeby coś tam... I to jest nudne i trudne. I dlatego ja teraz pozwalam, żeby mówić nie jaki dzisiaj jest miesiąc, luty, tylko jaki jest dzisiaj księżyc, luty. Tak, no. Tak jak mówiłem, księżyc patrzy zawsze się w naszą stronę, tą samą stroną, tą samą swoją mordą. Ale jak poznać jego drugą mordę? Jak zrobić mu zdjęcie, jak widzimy tylko z tej strony? Wysłać w kosmos latający aparat, tak jak zrobione pewnego dnia w czasach bardzo czarno-biały i porobił zdjęcia z tej nieznanej części księżyca, wrócił tak blisko, ażeby się dało wysłać je na Ziemię i wysłał. I wyszło to tak. No wygląda to zdjęcie, jakby było zrobione komórką Sony Ericsson K310i w nocy. A tak wygląda zrobiony K550i. Księżyc oddala się od Ziemi kilka centymetrów w każdym roku. Jak tak dalej pójdzie, to będzie daleko. Można wylądować na Księżycu i mieszkać tam, ale tam nie ma powietrza. Ja sam kiedyś byłem tam i na pewno kiedyś wrócę. Księżyc robi też, że jest czasem jest więcej wody w morzu, bo czasem Księżyc ciągnie wodę, a czasem ją pcha. Coś tam działają nieznane moce księżycowe i jeden dzień możecie zabarkować statek na wodzie, a na drugi będzie on na podłodze. Czasem widać księżyc w dzień. A jak się strzeli w nien ze snajpery, to się powiększa. No. I...